Szczęść Boże. Z tej strony ksiądz Łukasz Stawasz, dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej. Zapraszam was na pierwszy wideoblog naszej Caritas. Szanowni Państwo, rozpoczynamy pierwszy wideoblog w Caritas, archidiecezji katowickiej. Czym jest wideoblog? Jest to kanał komunikacji, w którym będziemy przekazywać najbardziej istotne informacje o tym, co się dzieje w Caritas, archidiecezji katowickiej, co się dzieje w naszych ośrodkach, w parafialnych zespołach Caritas, w szkolnych kołach Caritas. I w ogóle w działalności charytatywnej, społecznej, która jest bardzo ważna, bardzo istotna dla Caritasu, ale też dla kościoła w archidiecezji katowickiej, ponieważ Caritas jest filarem kościoła, jest trzecim filarem kościoła. Obok posługi, głoszenia słowa Bożego, Udzielania sakramentów, ważna jest też miłość chrześcijańska. Dlatego o tej miłości w tym blogu będziemy chcieli jak najwięcej Państwu powiedzieć. Niedawno, był to poniedziałek, rano wcześnie, wybuchł pożar w ochronce dla dzieci w piekarach śląskich, która znajduje się przy Bazylice Matki Bożej w piekarach. I w tym samym dniu rozpoczęły się rekolekcje dla parafialnych zespołów Caritas, w czasie których mieliśmy też warsztaty o tym, jak parafialne zespoły Caritas mogą reagować na takie sytuacje. Pokazaliśmy na tych rekolekcjach portal Dobrodaj. Pl, na którym ogłosiliśmy zbiórkę środków potrzebnych na zabezpieczenie tej ochronki. Planowaliśmy wtedy zebrać kwotę 10 tysięcy złotych, aby ją przekazać Księdzu Proboszczowi. I po dwóch dniach udało się tego dokonać, z czego jestem bardzo dumny i bardzo dziękuję wszystkim diecezjanom, którzy w tę akcję Włączyli się. Mogliśmy na tych rekolekcjach zobaczyć to, poznać, i zachęcam do tego, aby wejść na portal Dobrodaj, zobaczyć tę zbiórkę. Aktualnie ona już przekroczyła kwotę 10 tysięcy złotych. Jest to pewien wyraz życzliwości, solidarności, miłości chrześcijańskiej, jaką możemy okazać w tak trudnej sytuacji. Parafialnemu zespołowi Caritas, który zmaga się z odbudową tej ochronki. A teraz chciałbym Państwu trochę więcej opowiedzieć o portalu dobrodaj.pl. Dobrodaj jest portalem zbiórkowym, dzięki któremu Caritas może czynić więcej dobra. Jest to zaproszenie skierowane do wszystkich, którzy chcą Aktywnie uczestniczyć w naszych akcjach. Jest to po prostu nowoczesne narzędzie, które dzięki stronie internetowej i specjalnemu portalowi zbiórkowemu pomaga nam w kontakcie z darczyńcami, z wolontariuszami, którzy chcą się zaangażować w różnego rodzaju akcje poprzez wpłaty na konkretne zbiórki. Sama idea zbiórki jest znana nam od pierwszych wieków chrześcijaństwa, to już święty Paweł. Zachęcał chrześcijan do tego, aby poprzez zbiórki kolekty wspierali braci, siostry będących w kryzysie. Jedną z pierwszych zbiórek, którą uruchomiliśmy na portalu Dobrodaj, jest zbiórka na rzecz Ukrainy. Chcemy poprzez zebrane środki wyremontować placówkę wytchnieniowo-terapeutyczną, która będzie służyła przede wszystkim ofiarom wojny na Ukrainie, osobom, które są w traumie powojennej, które szukają swojego miejsca w życiu, aby mogli odpocząć, aby mogli odetchnąć, by mogli stanąć na własne nogi. Chcemy też tam wspierać Polaków, którzy znajdują się w jakiejś kryzysowej sytuacji. Dlatego zachęcamy do tego, żeby wesprzeć zbiórkę na portalu Dobrodaj na rzecz Ukrainy, gdzie będzie wyremontowana placówka w Jaworzynce. Co to jest placówka wytchnieniowo-terapeutyczna? To jest takie miejsce, które ma być namiastką domu. Jest to miejsce w górach istebna jawożynka, miejsce na łonie przyrody, miejsce, w którym kilka, kilkanaście osób może przez kilka dni przebywać z sobą. Pod czujnym okiem specjalistów, terapeutów, psychologów ale też osób życzliwie pozytywnie nastawionych, którzy będą tworzyć taką przyjazną atmosferę po to, aby spróbować pomóc osobom, które znajdują się w głębokim kryzysie, związanym z jakąś kryzysową sytuacją. Mówimy tutaj o Polakach, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, ale mówimy o braciach ukraińcach, którzy. Przyjeżdżają do nas z lękiem, z traumą wojenną, i chcemy tym osobom pomagać przez różnego rodzaju programy, przez różnego rodzaju spotkania, i potrzebujemy takiego miejsca, gdzie będziemy mogli te cele zrealizować po prostu być z nimi. Tu nie chodzi o to, bo możemy kogoś zaprosić na chwilę gdzieś do jakiegoś biura, do jakiegoś miejsca. Gdzie będą warsztaty prowadzone, ale żeby spędzić z tymi osobami trochę czasu, potrzebna jest odpowiednia przestrzeń, odpowiednie warunki, namiastka domu. I taki dom chcemy stworzyć. Więc idea jest prosta, szczytna i ma służyć osobom, aby, aby na nowo postawić ich na nogi, żeby uwierzyli w siebie, żeby. Potrafili przepracować rzeczy, które są bardzo trudne w ich życiu. Ludzie przede wszystkim żyją dzisiaj w lęku o bliskich, o tych, którzy tam zostali. Ale doświadczenie chowania się w schronach przed nalotami, przed atakami rakietowymi, przed wybuchającymi bombami sprawia, że gdy te osoby przyjeżdżają do Polski, to w pewnym momencie, gdy słyszą karetkę pogotowia albo przyjeżdżającą straż pożarną, są naprawdę przerażeni czasami wręcz padają na ziemię z lęku przed tym co ma nastąpić. I wiemy, że to co się dzieje dzisiaj jest no, czymś co jest Przerażające dla nas wszystkich to, co się dzieje na Ukrainie, to, z czym ci ludzie muszą się zmagać. I dzisiaj, kiedy mamy te osoby w Katowicach, w innych miejscach, to często te trudności, o których, o których oni mówią, chcemy, chcemy ich wysłuchać. Chcemy, chcemy im dać okazję do tego, żeby oni byli przez kogoś wysłuchani, bo oni chętnie opowiadają o tym, co się dzieje. Każda historia jest inna, każda historia jest trudna, jest dramatyczna i trzeba dać przestrzeń tej osobie do tego, żeby mogła w spokoju o tych rzeczach porozmawiać. A ta przestrzeń ona się tworzy wtedy, kiedy zbuduje się odpowiednie zaufanie, kiedy od Zbuduje się odpowiedni klimat do rozmowy. I myślę, że, że to są sytuacje, które dla nas też, dla każdego człowieka zresztą, są bardzo ważne, kiedy, kiedy znajduję taką przestrzeń, gdzie mogę być wysłuchany i gdzie mogę powiedzieć o tym, co tak naprawdę gdzieś głęboko kryje się w moim sercu. To jest bardzo uwalniające. To bardzo spuszcza napięcie z człowieka, to też leczy w taki naturalny sposób. Kiedy mówimy o tym, co przeżywamy, to nam pomaga zrozumieć własne emocje, skąd one się biorą, własne uczucia, zmierzyć się z nimi w jakiś taki właściwy sposób, po prostu je nazwać, zrozumieć i dzięki temu jakoś sobie z nimi dać radę. Rekolekcje dla parafialnych zespołów Caritas były bardzo fajnym doświadczeniem, zarówno dla nas, dla pracowników Caritas, którzy przeprowadzali warsztaty, spotkania, zarówno też dla uczestników tych rekolekcji. Dlatego postanowiliśmy zapowiedzieć drugą turę tych rekolekcji, które będą miały miejsce 16 stycznia przez 4 dni będziemy się gromadzić w Kokoszycach. Zachęcam do tego, żeby państwo jako członkowie parafialnych zespołów Caritas zapisali się na takie rekolekcje. Można się zapisać w domu rekolekcyjnym w Kokoszycach, ale też można zaczerpnąć informacje z naszej strony katowice.caritas.pl. Tam będą wszystkie informacje dotyczące tych rekolekcji. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, za możliwość spotkania, za podzielenie się tymi treściami, które są ważne w Caritas Architecezji Katowickiej. I zapraszam do następnego wideobloga. Mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnym odcinku. Szczęść Boże!